Spektakularną porażkę poniósł suwalski magistrat. Taki wniosek nasuwa się, gdy patrzymy na frekwencję mieszkańców miasta w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany systemu wizualizacji miasta. Spośród kilkudziesięciu tysięcy Suwałczan udział w wyborze jednej z czterech pozycji udział wzięło dokładnie 207 osób. Mieszkańcy podczas konsultacji komentowali przedstawione pomysły. Najczęściej powtarzali, że nie chcą zmiany, co było spójne z głośnym protestem, który w lutym bieżącego roku przetoczył się przez miasto. Ratusz po krótkiej refleksji postanowił jednak podążać obranym szlakiem dalej. Obiecano, że miś uśmiech, ale po bliżej nieokreślonych korektach, pozostanie miejską maskotką, ale pozostałe elementy systemu zostaną unowocześnione. Przedstawiono Suwałczanom cztery pomysły, z których pierwszy był dziełem urzędników magistratu, a dokładnie Wydziału Promocji. Natomiast pozostałe trzy to efekt kreatywności wynajętej za kilkadziesiąt tysięcy agencji. Jej propozycje już podczas pierwszej lutowej prezentacji wywołały konsternację wśród zaproszonych dziennikarzy. Nie przyniosło to jednak żadnej refleksji. Urząd parł dalej. W ogłoszonych kilka miesięcy później konsultacjach nie pojawiła się opcja dotycząca pozostawienia dotychczasowej kreacji. Można było wybrać tylko jedną z nowych. Tysiące odsłon ratuszowych postów na Facebooku zachęcających do oddania głosu. Parę tysięcy SMS-ów rozesłanych z miejskiego systemu. Kilkaset odsłon instagramowych oraz blisko 300 maili nie zmotywowało mieszkańców do udziału w tym swoistym plebiscycie. Spośród wszystkich 207 oddanych głosów za propozycją stworzoną przez urzędników opowiedziały się zaledwie 153 osoby. Spośród pomysłów złożonych przez profesjonalnych kreatorów drugą wersję wskazało 29, trzecią 9, a czwartą ledwie 16 uczestników konsultacji. W konsultacjach nie przedstawiono mieszkańcom rozwiązania w postaci pozostawienia systemu identyfikacji bez zmian i być może to zaważyło na kompletnej porażce kilkutygodniowego procesu. Komunikat magistratu informujący o wyniku konsultacji nie zawiera ani słowa o tym, czy ratusz będzie kontynuował marsz ku zmianie. Wysłaliśmy więc zapytanie w tej sprawie. Twierdząco odpowiedział na nie Kamil Sznal. Planowany do wdrożenia projekt nie odbiega daleko od obecnego wzoru.